Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian, to jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Jednak rozpoczniemy w inny sposób. No mam trochę tych FIFA Points, jakiś wielki pack opening to nie będzie, no ale zawsze sobie kilka otworzymy i kto wie, może będę bliższy kupna Lewandowskiego. W razie czego mam nowego zawodnika, napastnika do składu z Bundesligi, ale pokażę go wam po otwieraniu paczek, dlatego też oczywiście złote, choć Januzaj w srebrnych, no nie będę srebrnych otwierał, brązowych i tak ich nie ma za FIFA, pomyślałem, i tak to byłoby marnowanie, dlatego też pierwsza paczka z El Sharawim, 150 FIFA Points i kto w niej będzie? Zobaczymy, czy mam szczęście do paczek. No raz trafiłem Dante, kogo przyniesie Sharawi, dawaj kogoś dobrego. Inform, proszę, na dobry początek. Miranda, no był inform, cholera, był inform, ale dobry obrońca, podobno dobry obrońca, wszystko zachowuje i jedziemy z drugą paczką. Następuje zwolnienie blokady i w paczce będzie... Ach, szału nie ma. No, Messi, tak patrzę na ciebie, coś czuję, że możesz mieć coś dobrego w sobie. Jeszcze cholera, z dwie paczki otworzymy, no wielki pack opening to nie jest, ale na początek. No Messi, inform kamy, Olson. No, nie no, no, blisko było, jakby nie patrzeć, może jakaś modyfikacja, dobra, Ellen na Ellen zawsze za coś tam pójdzie. Give me something. Daj mi coś, proszę, kogoś dobrego, kogoś czarnego, kogoś w formie, Lucarelli, no. Gdyby był czarny, to chociażbym, dobra, kolejne kondycje, kolejne kontrakty. Ach. I na koniec, znaczy jeszcze otworzę tą za 100, jednak El Sharawi. Przynieś nam kogoś, no nawet siebie, gdybyś miał w tej paczce, to by nie była zła rzecz, to byłaby dobra rzecz. Ale z tego co widzę, moje szczęście do paczek się całkowicie nie zmienia. Wow, Jones z Manchesteru, wow, i Guardado. Dosyć szybki. I co my tu mamy, Juventus domowe? Spoko, no. Dobra, otworzymy to jeszcze za 100, no cóż. Dlatego bałem się robić pack opening. No niby chciałem się zbliżyć do Lewandowskiego, ale jednak... Punkty do najtańszych nie należą, a jednak, no sami widzicie, jak to jest. Nikogo dobrego nie trafiliśmy. I nie trafiamy. Mirante, Santon, Bauman, no to nie jest to, czego oczekuję za tyle kasy. No wybaczcie, ale to nie jest to, czego szukam. Niestety jakoś bliżej Lewandowskiego, ups, spoiler, nie jestem. No ale cóż, dlatego paczek nie radzę wam otwierać, naprawdę. Chyba że macie takie szczęście, że 10 razy pod rząd trafia wam się inform, to okej, jednak na razie podziękuję. No i dobra, powitajmy nowego zawodnika. A więc oto i on, panie i panowie, Pierre-Emerick Aubameyang, kupiony za 17 500. Trochę taki, no nie najszybszy, 95 tempa, razem z myśliwym jakieś 98, ale tempo to nie wszystko, ale rajdzik zawsze można jakiś strzelić, nie? Więc w razie czego Son ląduje na ławce rezerwowych, tutaj widzę, że kontrakt się skończył, więc dam mu go. Bo jak aby Aubameyang mnie wkurzy, no to Son zawsze może wrócić do pierwszego składu, ale wątpię, żeby Aubameyang miał mnie jakoś denerwować, więc okej. Tak prezentuje się nasz skład, odrobinę ulepszony napad, mam 10 tysięcy monet i brakuje mi jakieś 50 tysięcy do Lewandowskiego. Ale damy radę, jakoś damy radę. Choć nie, mniej, 45 tysięcy. Przechodzimy do sezonu online. Ile w ogóle dostajemy za wygra... Sprawdzę po tym... A nie, może tutaj da się sprawdzić. Za mistrzostwo dostaje 6 tysięcy, więc byłbym jeszcze bliżej. No okej, zobaczymy, oczywiście w mistrzostwo celuję, ale... Wszystko może się zdarzyć. Gramy mecz na wyjeździe Manchester City. No na szczęście nie jest to skład z Manchester City. Znaczy mamy Fernandinho, Jagielka, Kościelny na obronie, Begovic na bramce, a jeszcze nie gram chyba przeciwko Begovicowi w tej grze. Ciekawy napad. Mam nadzieję, że będzie to również ciekawy mecz. Diego uruchomił się na skrzydle, jak widzimy, Jagielka już go ściga, Diego chciał, a i właściwie, no cóż, udało mu się, będzie wrzucał, faulowany, panie i panowie, byłem ślizgiem zaatakowany, ale sędzia to zignorował, szkoda. Potężna główka Mandzukic i panie i panowie, to jest 1-0, Mario Mandzukic w siódmej minucie. No, nie wiem jak zrobiłem tą cieszynkę, ale tak czy siak,
To jest gol, to jest gol, obejrzyjmy jak to wyszło. Tutaj Lobik, myślałem, że nie trafi, że jeszcze jakaś dobitka będzie musiała być, ale jest gol. Leno, ooo! I to jest gol, to jest 1-1 w 12 minucie. Nie fajnie. No cóż, brzydki faul wymuszony, bo strzeliłem triki i żółta kartka dla Soldado, a tak wyeliminować napastnika to byłoby dobre. Fantastyczne podanie, Błaszczykowski wychodzi tego w miarę z... wad. Super! I przegrywamy ten mecz, konsola się zacięła. Konspiracja, nie odłączyłem się, Xbox odłączył się od Xboxa. Xbox oszukał Xboxa, ja nie wychodziłem. A wiecie co jest najgorsze przez to? Szansa. Tak, ja wierzyłem i wierzę nadal, że awansujemy. Czeka nas jeszcze 5 spotkań, 5 razy 3, 15. Wygramy to, wygramy, wygrywamy teraz każdy mecz i nie ma miejsca na porażkę. Oh my. Suarez, Dembele, Oscar, Ramirez, cholernie dobry składy. A, ja się nie boję, ja wygram, zdobędę 3 punkty i odniosę zwycięstwo. Ta formacja nie jest dobra, wykorzystam to. Tak przy okazji, bo zapauzował grę, to patrzcie na te staty. Przyspieszenie 97, szybkość biegu 96. Wow, no niezłe, naprawdę niezłe. Wykończenie 85, wysoko. A, to już jest Mandzukić. Wykończenie 98? Wydawało mi się, że ma 95, tak normalnie, no. Aubameyang może otworzyć to spotkanie! Wykończenie 85. No, super, Luis Suarez, 1-0. Błaszczykowski, Perisic, on lubi uderzać z takich miejsc, ale wywalczył rzut rożny, dobra obrona obrońcy. Jak to rozwiąże Diego, perfekta, perfekcyjnie, gol, prawie że gola nie ma. Ale było blisko, ale cholera, co z tego, że było blisko, skoro to nie jest bramka. Bycie blisko nie da nam zwycięstwa, bycie blisko nie da nam, kurde, mistrzostwa. Panie i panowie, Diego czy Vermaelen? Diego, no troszkę za mocno, kurde, tą piłkę wypuścił. Perisic uruchomił swój motor i podał, panie i panowie, no ale za mocno, cholera jasna, za mocno. Dobiegnij ktoś, Boże, z pierwszej piły by uderzył i byłoby coś na miarę strzału Polańskiego. Nie tym razem. 1-0. No tak, 40 minut bez żadnej bramki. Suarez w piątej i ta główka dała prowadzenie. Aubameyang już w polu karnym, ale agresywnie zaatakowany i jeszcze faulował. Panie i panowie, sędzia podbiega i nagradza napastnika żółtą kartką. A to jeszcze nie koniec, ponieważ sędzia biegnie dalej i nagradza Oscara żółtą kartką. Błaszczykowski z małego dystansu, znaczy z... nieważne, ale to był dobry strzał. Brawo Kuba za próbę. Mandzukić, strzał, dobitka, rzut 11. Nie, nic nie ma, no cholera. O, Aubameyang, podanie do Błaszczykowskiego, no kurde, Kuba, co z tymi swoimi strzałami, zabawa. Wow, Suarez na 2-0, no ale co jak co, był to naprawdę ładny gol. Błaszczykowski, Diego przegapił to wszystko, Aubameyang, gol! 84 minuta, Aubameyang zdobywa debiutancką bramkę na wizji, zobaczmy, no trochę szczęścia, dużo szczęścia jakby nie patrzeć i wpadło, prosto w róg. Panie i panowie, Palacion może tego dokonać, no Boże, do kogo ty podajesz? Tak, kończ w takim momencie, gratulacje panie sędzio, cholera. Oszustwo, ta gra jest oszustwem, byłby gol. Ale naprawdę, to co najbardziej mnie wkurza w tej grze, to podania, cholera. Podania. One są do dupy. Do dupy. I jeszcze raz powiem te brzydkie słowo, do dupy. To jest wszystko ustawione. Od początku do końca. Mówcie sobie, że racing jest nieprawdziwy. FIFA, piłka nożna jest nieprawdziwa. Dostaną w nogę, to udają. Udają, to są oszuści. Oszuści, oszuści i zaraz pokażę wam, gdzie się oszustów trzyma. Ja wygram ten mecz. Nie, nie... Nie, nie wygram, konsola się zacięła. Naprawdę? Dobra, tym razem nie zaliczyło mi przynajmniej odłączenia, ale tak czy siak nadal jest szansa. 4 razy 3, 12. Nadal jest szansa. 4, 3, 9, 15. No nie. Cholera, możemy przegrać tylko jeden mecz. Jeśli chcemy awansować, no będzie ciekawie. Tylko mam nadzieję, że cholera
wszystko pójdzie po mojej myśli. Och, Eriksen jako SPD? Kurde, ten skład jest warty z 200, nie no, nie 200, ale ze 150 tysięcy? No ze 100? Dobra, 150 jakieś, kurde. Ale, a mój też jest warty dużo, 60. Diego, piłka w pole karne, wszyscy na ziemi i rzut karny! Panie i panowie, sędzia pokazuje na 11 metr, Hart faulował naszego zawodnika i mamy 11. No cóż, Joe, obejrzyjmy powtórkę. Na początku niezła interwencja, ale tutaj już popełnił błąd i czas na uderzenie z 11 metra. Panie i panowie, Diego, czy trafi wreszcie karnego? Diego, uderzenie i to jest prosto w okienko. Wreszcie zdobywamy gola. Super cieszynka, odkryłem ją. Wszyscy lecą na ziemię i boom, 1-0. No, trafiłem karnego, jestem z siebie dumny. No i panie i panowie, w tym momencie nie, już myślałem, że rzut karny dla przeciwników, jednak czerwona kartka dla Negredo, tak jest! Ale za co? Za co, bo tak się cieszę i... Ooo, co za armdrag, chyba złamał mu rękę. Ale serio, czerwona kartka za coś, na co gracz nie miał wpływu, to trochę smutne. Ale gramy w przewadze, nie mają czołowego napastnika, to jest akurat plus. Mandziukić przegonił Kościelnego, ale z zejściem do środka, no nie powinno być problemów. Podanie, Diego przeszedł odrobinę, Aubameyang, Diego, wszyscy na ziemi, czy będzie? Go, poprzeczka, nieprawdopodobny gol, Błaszczykowski, mamy 2-0, no kurde, te sytuacje, w których zdobywamy te gole są okropne, no ale tak czy siak to gol. No kurde, przegrywałeś 2-0, ja przegrywałem nawet po 5-0 i nie wychodziłem. Słaby jesteś, masz skład za 160 tysięcy i wyszedłeś, jesteś przegranym. A ja jestem zwycięzcą, bo wygrałem 2-0 w tak szybkim okresie czasu. Czemu ludzie się poddają? Już myślałem, że konsola się zwraca. O dobra, zagrajmy sobie ostatni mecz, no i może do końca dotrwa. All in. Anelka, Aurim, Menes, no to mamy skład francuski. Jest wiele razy tańszy niż skład rywali, no ale tutaj może być taka sytuacja, że po prostu dostanę w dupę, jednak ja do tego nie dopuszczę, nie martwcie się, teraz jestem na fali, strzeliłem dwie bramki, to jest okej. Ładnie po ziemi Perisic, czyżby? Ooo, z łatwością ładuje piłkę do siatki, to jest 1-0. Ładne uderzenie, takie ciekawe, ciekawe. Nawet chciałbym powtórkę obejrzeć, jak to się stało. Podanie, no obrońca nawalił i... No kurde, tak dziwnie leciała ta piłka. 1-0. Aubameyang do Mandziukicia, ten ale wszedł z kolanka, ale zaraz może podać. Podał, ale no nie w taki sposób. Aubameyang tam był. Matko jedyna, powiedzcie mi, jak ja mam zrobić, żeby podawali do zawodników, do których chcę, żeby były podania. No wykręcam gałkę w prawą stronę, jak patrzymy na ekran. On nie, on zagrywa do środka, bo przecież tak będzie lepiej, no nie jest lepiej. Prowadzimy 1-0, ale mnie to wkurza, bo ta gra marnuje mi same dobre sytuacje. Aubameyang bez spalonego, panie i panowie, 2-0. 84. minuta. Aubameyang zdobywa drugą bramkę na wizji. No pewnie nie jakiejś pięknej urody, ale przynajmniej zostało wykorzystane to, że bramkarz wyszedł 20 metrów. No może 21 i gol. Aubameyang, o jeny, no trochę lżej i byłby to fenomenalny gol. I w taki sposób ten mecz się kończy. No jakby nie patrzeć, wygrywamy, ale nie czuję takiej satysfakcji. No ten mecz jakoś mnie nie zachwycił. Mamy kolejne 3 punkty. Jesteśmy bliżej, a właściwie mamy już pewne utrzymanie w tej lidze i zostały nam 2 mecze. Jedno jest pewne, mistrzostwa niestety nie, może aż, kurde, już tyle poszło tego? No cóż, czekają nas jeszcze 2 mecze w tej lidze. Jeśli wygramy, cholera, musimy wygrać, nie, możemy wygrać, musimy wygrać jeden. Zremisować jeden, żeby awansować, wygrać 2, żeby też awansować. Oczywiście wybieram wariant z 2 wygranymi. Jednak czy się powiedzie, no cóż, zobaczymy. Tak patrzę na ten skład i kurde się zastanawiam, czy nie zrobić jednej rzeczy. Aubameyang i Mandziukić to 20 tysięcy, Błaszczykowski 25, to w sumie, tak sumuję. Tu z Piszczkiem mamy już jakieś 37 tysięcy. Nie no, nie wystarczy mi raczej na Lewandowskiego, więc będę cierpliwie czekał. No cóż, ja dziękuję wam za oglądanie. Jutro kończymy, mam nadzieję, że Ligę 6 i uciekamy do 5. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!